witam wszystkich Państwa serdecznie na drugich warsztatach posturysta.pl, warsztatach świadomej podróży. Dzisiaj obejrzymy film, który dotyczy etycznych kwestii, etycznych zagadnień fotografii wakacyjnej. I może na początku dla tych, którzy nie byli z nami wczoraj, jeszcze się przedstawimy i powiemy parę słów o naszym projekcie. Ja się nazywam Marysia Złąkiewicz, jestem bałkanistką, studiowałam też turystykę. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, nazywam się Paweł Cywiński, jestem orientalistą i kulturoznawcą w tej chwili na Wydziale Geografii. I w zeszłym roku razem stworzyliśmy projekt postturysta.pl. Projekt, który ma zajmować się analizą turystyki jako zjawiska, analizą z różnych perspektyw, z perspektywy ekonomicznej, którą zajmowaliśmy się wczoraj, dzisiaj będziemy też się trochę zajmować, filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej, kulturowej, politycznej nawet, więc zajmujemy się po prostu różnymi procesami, które mają miejsce w zjawisku turystyki. I dzisiaj zapraszam Was na obejrzenie filmu z kamerą wśród ludzi. Jest to film, który został nakręcony przez parę Holendrów, którzy przez parę lat pracowali w południowej Etiopii w Dolinie Omo jako przewodnicy turystyczni. I obserwowali takie zjawisko, które dzisiaj obejrzymy razem na filmie. Zastanawiam się, co powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. Więc obserwowali to zjawisko i coraz bardziej ich ta sytuacja frustrowała. Jakby owocem tej frustracji jest ten film, który będziemy mogli dzisiaj obejrzeć. Film jest częściowo w języku angielskim, częściowo w języku lokalnym grupy etnicznej Mursi, ale jest z napisami po polsku. Czy coś chcesz jeszcze dodać, Paweł, przed filmem? Tak, jeżeli napisy się okażą trochę za małe, to wtedy na chwileczkę przerwiemy film i je po prostu powiększę. Tylko proszę mówić, jeżeli się okaże, już za małe te napisy na tej plaźmie. To teraz już zapraszamy na obejrzenie filmu, a po filmie razem sobie trochę podyskutujemy o tym, co zobaczyliśmy. Film jest świetnym takim narzędziem do przeprowadzenia właśnie analiz, o których tutaj mówiliśmy, takiej kulturowej i ekonomicznej przede wszystkim i psychologicznej, więc trochę o tym porozmawiamy i też zachęcamy Państwa do zadawania pytań, ponieważ my sami w Etiopii byliśmy, mamy też kontakt z twórcami filmu, więc sami też im zadaliśmy różne pytania, no i jeżeli po filmie powstaną jakieś pytania, to bardzo chętnie też na nie odpowiemy. To zapraszamy. Kagi bwe hemi kana kana ikimo ana likonyo ikoro biro huna gi kyo kaba ti ni na biro na meri kalem bin anya na huli ho ni ani jo nya jani biro aja ni biro ka ke ba na kana he na te she ko ati ne da he ne ko duri ina biro na mutu ina tala ha ti ti huni agi bwe he na mi kana kana ani kartu. To teraz chcielibyśmy z Wami trochę porozmawiać o tym filmie i ja przekażę mikrofon Monice i mam prośbę, że każdy z Was, kto będzie chciał o coś zapytać albo coś powiedzieć, to żeby właśnie korzystał z mikrofonu. To ja może na samym początku zapytam, jak Wam się ten film spodobał i co o nim myślicie, jakie macie wrażenia? No nie wiem, to może
ktoś by chciał powiedzieć, co na to taką szczególną uwagę zwrócił w tym filmie. Ja nie pamiętam, jaki był angielski albo polski tytuł filmu. Tego mi się wydaje, że jest o tyle ważne, że on odnosi się ten othering, prawda? Ta teoria, czyli ta koncepcja antropologiczna, jak gdyby to oszucanie, to widzenie drugiego jako drugi, jako inny, jako obcy, prawda? To, co w polskim tytule niestety nie zostało zrozumiano, jak gdyby tłumaczone. Może to jest przypadkiem, może to rzeczywiście, jak gdyby to nie mieli taką intencję, tylko mi się wydaje jednak, ja pamiętam gdzieś na uniwersytecie widziałam w antropologii other your mother, czyli w odnoszeniu do angielskiego, czyli to jest... Ja myślę, że ten polski tytuł, bo on też nawiązuje do takiego programu z kamerą wśród zwierząt, który był przez długi czas w telewizji. I tak, i to było właśnie w jakichś wyjazdach do dalekich krajów i filmowaniu zwierząt tam, więc podejrzewam, no tak, a ten angielski framing the other z kolei właśnie do czego innego nawiązuje. No dobra, a czy ktoś może chciałby coś powiedzieć o zachowaniu Nell, bo często jakby zwracamy na to uwagę i wiele osób to zachowanie w jakiś sposób porusza, to co Nell tam robi. To była ta Holenderka. Może jeszcze raz ja, tylko mam wrażenie, że ona została naprawdę trochę przerysowana, prawda? No to było rzeczywiście wyjątkowo głupi papsztyl, prawda? To jest nie tego, ale też tylko jak gdyby trochę chyba się zapomina też, jak gdyby ta druga strona też się nie zachowuje się inaczej, prawda? Tutaj jak gdyby w ogóle tak, jak gdyby nie dwoje ludzi się spotkają, albo dwie kultury już w ogóle, tylko każdy tu ma bardzo określony, twardy interes. Prawda? Nie tylko, bo intencja tego filmu jest pokazanie chyba kłopoty tych turystów. Mm-hmm. Tylko też mi się wydaje, że trzeba też zobaczyć też na jak gdyby na drugą stronę, która też nie jest, oczywiście można powiedzieć, że ci ludzie nie mają z czego żyć, nie mogą i tak dalej, ale też do pewnego stopnia jak gdyby podadzą się temu wręcz wytwarzają tą sytuację, prawda? Nie tylko się potacą jako ofiary, tylko są też czynnymi aktorami w tej koncepcji. I to trochę zanika w tym, że tutaj film sugeruje winy po jednej stronie, a nie po drugiej. Ja myślę, że warto też powiedzieć właśnie na początku takiej dyskusji, że ten film jest bardzo wyraźnie kręcony pod pewną tezę. I też nie widzimy, nie wiemy jak wyglądała całość materiału, z których został wybrany ten materiał, który właśnie obejrzeliśmy, więc to jest taka rzecz, którą warto mieć w pamięci właśnie, kiedy się o tym filmie myśli, to pierwsza rzecz. No i druga, którą bym chciała powiedzieć trochę o Nell, bo myślę, że to w jakiś sposób ją, jakby to powiedzieć, nadaje jej większego szacunku, jak sobie zdamy sprawę z tego, że ona ten film obejrzała, i zgodziła się na jego dystrybucję. Jakby ona po nagraniu tego filmu miała możliwość, żeby go zablokować, ale powiedziała, że faktycznie to, co tam się dzieje, wygląda w taki sposób, że ona faktycznie jakby wpadła w takie mechanizmy i ona by chciała, żeby to było, żeby no, świat się teraz o tym dowiedział po prostu, więc ona też miała wpływ na to, że ten film teraz tu obejrzeliśmy na przykład, chociaż mogła przecież zaprotestować i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się. Ale widziała absurd tego wszystkiego, czy nie? Trudno mi powiedzieć, bo ja z nią nie rozmawiałam, więc nie wiem na ile ktoś, kto ogląda film, w którym widzi samego siebie, to sobie może zdawać sprawę z tego, jaki jest odbiór tego filmu. To trudno mi powiedzieć, natomiast tej sytuacji tam na miejscu? No tak, no szczytem wszystkiego, jak ona potem mówi, jak widzę tej tyle radości, litości, no to już był wręcz karykaturalny, także jak ona to potem oglądała, to chyba musiała widzieć po prostu, jak to... No, jak to naprawdę jest idiotyczne i nieludzkie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak gdyby odwiedzała krokodyle. Lepiej by było krokodyle, przynajmniej nie mówią. Trudno mi powiedzieć jakby, co jakie Nell miała wrażenia po obejrzeniu tego filmu, bo to, co wiem, to właśnie to, że dopuściła do jego dystrybucji, ale też, że planowała, nie wiem jak to teraz wygląda, ale że planowała napisanie książki na ten temat po to, żeby móc tą, znaczy na temat
tego jej doświadczenia, żeby móc tą książkę dawać ludziom, którzy chcą jechać do Etiopii, żeby sobie zaczęli zdawać sprawę z tego, jak właśnie wygląda taki przemysł turystyczny na południu Doliny Omo. Więc to są te wiadomości, które mamy, Onel. Ja pomyślałam, że jeszcze warto tutaj jedną rzecz poruszyć, czyli kwestię takiego szoku kulturowego, bo to, co ona tam przeżyła, to jest to, co widzieliśmy, to jest znakomita ilustracja szoku kulturowego. Ona się znalazła w sytuacji, która była dla niej bardzo trudna, do tego stopnia, że po obejrzeniu tego filmu ona powiedziała, że nie, że zapomniała niektóre fragmenty tego, co tam się działo. Bo to było dla niej aż tak silne emocjonalnie, że po prostu nie, no, że wyparła to jakoś ze swojej pamięci. Podczas takich wycieczek zorganizowanych właśnie objazdach po Etiopii, bardzo często turyści nie mają kontaktu z Etiopczykami, którzy z tymi Etiopczykami, którzy ich nie obsługują. To znaczy widzieliśmy tam kierowcę, mają do czynienia, nie wiem, z kelnerami, z obsługą w hotelu, natomiast nie spotykają się z jakimiś zwykłymi ludźmi. I o ile tutaj ci ludzie, których widzieliśmy, mieszkańcy tej wsi, na pewno jakby mają do czynienia na co dzień z turystami, to tej sytuacji nie da się tak kontrolować, jak kontroluje się sytuacja na przykład w restauracji. Więc ci ludzie faktycznie przekraczali jakieś jej normy takie społeczne. Jakby ona nie umiała przewidzieć, nie umiała ich kontrolować, nie umiała przewidzieć, co się może stać. Zresztą też to było widać w tej jej próbie takiego uporządkowania rzeczywistości, co wyglądało strasznie, to kiedy ona ich tam próbowała uczyć dziękuję, czy wręcz jakoś tresować, to ona bardzo łatwo po prostu weszła w taką rolę, dlatego że ta rola pozwalała jej kontrolować rzeczywistość, kontrolować to, co się dzieje naokoło niej. Więc też właśnie chciałam powiedzieć o tym szoku kulturowym, który w takich miejscach może się zdarzyć. I też ci ludzie, jeszcze jedną rzecz dodam, nie są przez obsługę turystyczną przygotowani na te wyjazdy. Po to, żeby sprawiły te wyjazdy na nich jeszcze większe wrażenie, z jednej strony, z drugiej strony dlatego, że jeżeli im się jakieś informacje powie i później na miejscu te informacje się nie sprawdzą, to znaczy oni już zaczną mieć jakieś oczekiwania, bo im się coś obieca i te oczekiwania nie zostaną spełnione, to jest to jakąś podstawą do roszczeń dla nich. Dlatego bardzo często oni naprawdę niewiele wiedzą o tych miejscach, do których jadą. Mnie najbardziej poruszył fakt, że ta pani z krążkiem powiedziała o zachowaniu Nel, że przyszła, przywitała się, a potem sobie poszła, zostawiła ją i w zasadzie to taki brak szacunku. A z kolei Nel powiedziała, no fajna, fajna dziewczyna, ładny krążek, nawet się chyba polubiłyśmy. Tak, to jest jakby ten moment, kiedy ona o tym mówi, kiedy widać zupełnie skrajnie różny odbiór tej samej sytuacji przez te dwie kobiety. No ja myślę, że właśnie zachowanie Neto to wynikało z tego szoku i też warto zwrócić uwagę, nie wiem, czy sobie przypominacie, jakie ona ma oczekiwania, kiedy tam jedzie. Czy ktoś z was pamięta jakby, na co ona ma nadzieję? Tak, ona opisuje już, mówi o tym, co tam na miejscu zobaczy i tak właściwie to ona widzi tych ludzi już przez pryzmat swoich fotografii. Ona mówi, że liczy na to, że tam będą właśnie te kobiety z krążkami, że może będą jakieś dzieci, które się będą bawić, więc ona już ma po prostu w głowie jakieś zaplanowane fotografie, na co warto zwrócić uwagę, skąd ona, jakie są te źródła jej oczekiwań. Ona prawdopodobnie już gdzieś kiedyś takie zdjęcia zobaczyła i po prostu teraz chce zrobić to samo, co już kiedyś zobaczyła. Z drugiej strony ona też ma nadzieję na takie spotkanie jakby międzyludzkie, bo mówi o tym, że liczy na to, że się napiją razem kawy. Co też jest ciekawe, bo w północnej Etiopii jest taki teraz już bardzo właśnie dla turystów przygotowywany rytuał, co się nazywa coffee ceremony, taka ceremonia picia kawy. Jest to jedną już z takich atrakcji turystycznych, więc być może ona po prostu liczy na coś takiego, no i liczy właśnie na to, że przełamie ten taki, taką barierę turystyczną, jaka między nimi istnieje i że się po prostu jak dwie kobiety napiją kawy. No jak to wyglądało w rzeczywistości, no to mogliście zobaczyć.
Pan, ja bym polemizował z tą tezą, że to jest szok kulturowy, bo szok kulturowy jak gdyby miał, musiałby być jakieś spotkanie albo rzeczywiście zderzenie dwóch kultur. Ale tutaj nawet jest trudno powiedzieć, że tutaj nikt w kultury albo w sposobie bycia drugiego człowieka nie był zainteresowany. Ona chciała te talerze zobaczyć. Ona wiedziała wcześniej, co ona chce oglądać. Trochę to Goethe kiedyś powiedział, że właściwie rozpoznajemy tylko to, co i tak znamy. Więc ona pojechała nie, żeby coś nowego zobaczyć, tylko to, co ona właściwie już zna. I trudno tu mówić o zderzeniu kultur, bo mam wrażenie, że nikt nie oczekiwał. Oczywiście możemy to interpretować tak, ale w świadomości tych dwóch osób czałających absolutnie nie było jak gdyby sprawa kultury, wręcz nie kultury, brak jej. Ja myślę, że rzeczywiście w świadomości tych ludzi pewnie taka kategoria jak szok kulturowy w ogóle nie występuje. To pewnie raczej psycholodzy, którzy potem oglądają ten film, mogą powiedzieć o tym, że nie wiem, chociaż właśnie, że ta odległość taka kulturowa między ludźmi, kiedy te dzieci zaczęły ją otaczać, mogła wzbudzać stres w tej pani, który się potem objawił tym płaczem na przykład bardzo szybko, albo że żeby podać troszkę inny przykład, spotkanie, to co Marysia powiedziała po raz pierwszy, z takimi ludźmi, tak? Z tak żyjącymi, kiedy ona tutaj mówiła, że jak już jechała samochodem, jak wracała, jak oni mogą tak żyć, że to jest straszne. Więc myślę, że to raczej rzeczywiście potem dopiero mogą psycholodzy na ten temat gdzieś powiedzieć. Wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem tutaj jest ta relacja turysta-mieszkaniec. Relacja, która jest stosunkowo, że tak powiem, przykra z obydwóch stron. To nie jest tylko tak, że tutaj rzeczywiście, może inaczej, w takiej idealnej relacji mamy do czynienia z relacji dwóch podmiotów, tak? Turysta traktuje w sposób partnerski mieszkańca, mieszkaniec traktuje w sposób partnerski turysty. To jest taki ideał, tak? Taka turystyka zrównoważona, gdzie występuje ten balans. W tym przypadku mamy do czynienia z takim antyspotkaniem, ponieważ zarówno Nell, gdzieś tam bardzo przedmiotowo traktuje na Nodio, ona poluje na zdjęcie, poluje na widok, traktuje ją jako ciekawostkę, jak i na Nodi też po części traktuje przedmiotowo Nell jako taki chodzący biały bankomat, tak? To jest świetna ta scena, kiedy ona pokazuje rogi i mówi, że te rogi są w zasadzie tylko dla turystów, bo im się takie podobają, ale że ona to zakłada jakby nigdy nic. Oczywiście turyści o tym nie wiedzą, tak? Oglądając te rogi, mają nadzieję, że oglądają pewien element kultury danej, a nie jakiś pic na wodę. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z takim antyspotkaniem, o którym można mówić, ale wydaje mi się, że zarazem warto zwrócić uwagę, że jest to pewien model spotkania turystycznego, który na tym filmie jest dosyć mocno kontrowersyjny, niepokazany, ale on występuje w zasadzie bardzo wielu przypadkach. Nie zawsze to jest przykład bogatej Holenderki i mieszkanki plemienia Omo, ale można na przykład zobaczyć to chociażby jak chodzą turyści po warszawskiej Pradze i zaglądają do podwórek, do klatek, robią zdjęcia mieszkańcom Pragi, jakby no dokładnie jakby byli w takiej wiosce. Zresztą był jakiś chyba ponad rok temu bardzo ciekawy wywiad w Gazecie Stołecznej w Warszawie właśnie, czy wywiad. Takie podpytanie się takiego mieszkańca Pragi, taki króciutki wywiad, trzy pytania właśnie, w którym on się skarżył na to, że go to strasznie denerwuje, że mu się wtyka w okna aparaty, żeby zrobić mu zdjęcie przez firanki mieszkania. To mniej więcej na takim modelu właśnie tego asymetrycznego spotkania, czegoś kompletnie niepartnerskiego, jest bardzo podobny model. Warto też zwrócić uwagę, że to często w drugą stronę, a propos, jeżeli mówimy, jesteśmy już przy fotografii, występuje na przykład w Indonezji, gdzieśmy długi czas spędzili, bardzo często to fotografowano nas bez tego zachowania takiego partnerstwa. No i tutaj się pojawia bardzo ważne pytanie, czy może inaczej, konkluzja, że z punktu widzenia etycznego trochę inaczej fotografuje się wodospad czy krokodyla, a trochę inaczej ludzi. Tak? I warto sobie postawić pytanie, jak fotografować, żeby tych ludzi upodmiatawiać, a nie uprzedmiatawiać, tak? Nie zamieniać w jakiś widok, zdjęcie, cokolwiek innego, w jakąś reprezentację, która potem jeszcze prawdopodobnie może nam przysłużyć do czegoś, nie wiem, chociażby do opublikowania na Facebooku i pochwalenia się, zobaczcie, jaki jestem dzielny, jestem w dzikiej wiosce. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie. Musieliście państwo płaczyć za te zdjęcia?
Jak was fotografowali. A no właśnie, nie, nie zarobiłem na tym majątku. Niestety. Ale wydaje mi się, że może inaczej. Levinas, który badał, który w ogóle poświęcił wiele lat swoich badań innemu, gdzieś wysunął taką koncepcję patrzenia na twarz albo w twarz, tak? Że jest różnica, kiedy się patrzy na twarz człowieka i jest różnica, kiedy się patrzy w twarz człowiekowi. On dał taki bardzo radykalny przykład Auschwitz i hitlerowców, że Hitler, także dlaczego ci ludzie, hitlerowcy, byli w stanie jakby nigdy nic pracować w tak strasznym miejscu, robić tak straszne rzeczy? Otóż dlatego, według Levinasa, że oni patrzyli na twarz, oni patrzyli na cechy, kolor skóry, kształt nosa. Oni tam nie widzieli ludzi, oni tam widzieli właśnie jakiś taki zbiór stereotypów. Gdyby patrzyli w twarz, to byłoby trochę inaczej. No i wydaje mi się, że takim fundamentalnym pytaniem, na które pewnie nie ma prostej odpowiedzi, nie ma uniwersalnej odpowiedzi, to jest to, jak patrzeć w twarz przez obiektyw wakacyjnych fotografii. Nie wiem, może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, jak to robić, jakąś receptę, próbę recepty. Myślę, że nie tylko przy takich zdjęciach, za które należy płacić, dlatego że to jest przypadek szczególny i taki jakby dużo różnych innych problemów powoduje, ale w ogóle jakby w Państwa podróżach, czy mają Państwo jakieś recepty na to, w jaki sposób robić zdjęcia, może czy w ogóle robić zdjęcia ludziom, a jeśli tak, to w jaki sposób, żeby doprowadzić właśnie do takiej relacji partnerskiej. Kiedy taka osoba jest pytana, to jakby ona zaczyna mieć wpływ na to, czy w ogóle udzieli swojego wizerunku. Można też zapytać, jeżeli takiego wizerunku chce się gdzieś dalej użyć, co może być skomplikowane z przyczyn językowych i różnych innych, ale jakby żeby być jeszcze bardziej uczciwym. Też sytuacja jest skomplikowana, kiedy się fotografuje dzieci, no bo dzieci się bardzo często fotografuje, no i kogo zapytać w przypadku robienia zdjęć dzieciom? To ja muszę jeszcze powiedzieć. Dziecka czy opiekuna, a jeżeli nie ma opiekuna, znaczy tutaj jakby cały czas można mnożyć te problemy. Znaczy ja byłam też w takich sytuacjach w Indiach na przykład, że robiono mi zdjęcia, tak? Ale to było na zasadzie takiej fajnej wymiany. My żeśmy sobie robili zdjęcia wzajemnie, tak? Mhm. Czyli na zasadzie, czy mogę tobie zrobić, a ty mi. Również taką sytuację miałam, będąc bodajże chyba w Ekwadorze. Też chciano z nami zrobić zdjęcia, też byłam jakimś tam innego koloru skóry, innej kultury, ale mnie pytano, czy można mi zrobić zdjęcie, tak? Więc to wszystko z takim szacunkiem. I mi się wydaje, że w drugą stronę też tak powinno to działać. Tak. Przypomniało mi się. A nie, chodzi mi jeszcze o taką jedną rzecz bardzo ważną, że wszyscy travel Bryci, którzy gdzieś tam budują nasze wyobrażenie o innych krajach, tak naprawdę w nich nie spędzają tyle czasu i robią te zdjęcia i przedstawiają nam tą rzeczywistość, za którą my potem podążamy. I to myślę, że to jest też taki jeden z argumentów, który zawsze trzeba poruszyć, że ci, co teraz... Chodzi mi przede wszystkim o tych podróżników z czołówek gazet albo tam, którzy piszą te książki, bo po każdej podróży musi przyjść książka, to też wyznaczają na pewien sposób zachowania nam turystom w późniejszym czasie, gdzie na forach internetowych mamy w jaki sposób, jaki najlepiej teleobiektyw kupić, żeby osoba, której robimy zdjęcie, nawet się tego nie zorientowała. W moim takim podczas badań w Azji sposobem to jest zawsze Polaroid, po prostu robienie zdjęć innym na samym początku przełamania. Więc w momencie, kiedy jestem w jakichś plemionach, to robię zdjęcia i daję im odbitki. I potem pytam, czy mogę potem robić kolejne zdjęcia. I myślę, że to jest też dobre, żeby zostawić coś dla siebie. Oczywiście tutaj jeszcze poruszyły się kwestie wizerunku, która jest też bardzo ważna. Że nagle te wszystkie łupy, które gdzieś tam były złapane w klisze, no tak naprawdę ludzie potem je wykorzystują, tak, do własnych celów. Gdy jesteśmy w obrębie Europy, no już troszeczkę to inaczej wygląda. A niestety ten kolonializm turystyczny nadal funkcjonuje, czy w Azji, czy Afryce, czy przede wszystkim może w tych przestrzeniach geograficznych.
My mamy też taką znajomą, która jeździ po różnych państwach Ameryki Południowej i robi zdjęcia portretowe ludziom, uzgadniając to wcześniej z nimi i później, kiedy przyjeżdża do pierwszej jakiejś większej miejscowości, gdzie można te zdjęcia wywołać, to im je wysyła. I kiedy wróciła po paru latach do tych ludzi, to okazało się, że bardzo często to były ich pierwsze zdjęcia, jakie w ogóle mieli. No i te zdjęcia wisiały w formie takich portretów na ścianach na przykład, więc jakby... Myślę, że bardzo dużo im dała w ten sposób. Jeszcze chciałam odnieść się do tej jednej rzeczy, którą powiedziałeś o tych travelebrytach i tych wszystkich programach turystycznych, więc warto sobie zdać sprawę, że takich miejsc, jak tutaj obejrzeliśmy, takich wiosek skansenów turystycznych na świecie jest całe mnóstwo. Że to nie jest tylko to, co widzieliśmy w Etiopii, ale takie miejsca są i w Ameryce Południowej, i w innych miejscach w Afryce, i w Azji. I że te programy, które oglądamy, bardzo często są kręcone właśnie w takich miejscach. To znaczy tacy podróżnicy jadą po prostu z jednego takiego miejsca do drugiego i opowiadają tutaj o tradycyjnym, autentycznym życiu jakiegoś plemienia, kiedy tak naprawdę to dla nich jest odgrywany taki sam spektakl, jak był odgrywany dla Nel. Dokładnie, jeszcze taka jedna rzecz, że w jednym z najważniejszych do kreowania jak gdyby tego wizerunku podróży czasopism światowych, które ma polskie wydanie. W tym miesiącu na przykład możemy zobaczyć fantastyczne zdjęcia plemion, które już tam odchodzą, tak? Ale jest wiele błędów, które zostały wykonane przez tego fotografa. Zdjęcia są piękne, ale nie mają nic, nie mają żadnego związku z tą rzeczywistością, a w tym wydaniu National Geographic po prostu kreuje ten wizerunek tych plemion, które gdzieś tam jeszcze gdzieś istnieją, a wystarczy, że wejdziemy na stronę osoby i od razu antropolodzy, którzy specjalizują się i robią badania, wytykają mu błędy, więc to też jest... Ja bym na chwilkę chciał jeszcze wrócić do tej relacji i chciałbym zwrócić uwagę na to, że zauważmy, że tam robiono zdjęcia mieszkańcom wioski. Tam nie występowały zdjęcia wspólne na przykład, tak? Zróbmy sobie razem zdjęcie. I myślę, że to dużo też mówi o tej relacji między turystą a mieszkańcem. To, że w ogóle nie przyszło nikomu do głowy, że zrobić sobie wspólne zdjęcie razem, nie wiem, chociażby selfie. A właśnie tutaj jakby trend fotograficzny był dosyć mocno jednostronny. Film jest z 2012. Tak? Ale wydaje mi się zawsze, jak gdyby mamy taką hipotezę, że jednak to powinno być możliwe, prawda? Że robimy z czego, co wiemy teoretycznie, że to nie ma sensu, jak gdyby na siłę chcemy jednak usprawiedliwić trochę i ja też siebie, może pan też, że jednak to ma sens gdzieś jechać. Ale tak jak Adorno, no nie ma prawdziwego w życiu, prawdziwości w fałszywym, prawda? Nie da rady, bo na przykład jedno pytanie, dlaczego te kobiety noszą te talerze, nawet to nie pytali. Ale żeby się w ogóle, żeby rozumieć te kultury, to trzeba naprawdę tygodniowo tam być, to trzeba coś przeczytać, to trzeba rozumieć, dlaczego to kobiety noszą te talerze, a nie mężczyzny. Dlaczego mężczyzny tego, kto dostanie te pieniądze, jak to ma funkcję, jak oni żyją po prostu z tym poza tym. Prawda, to są, no ale to no, trudno, żeby turysta był jak gdyby antropologiem. Tylko jeśli już tam jechać po prostu pod hasłem, że rozumiemy coś, no to jest zupełnie, to musimy jak gdyby przekształczyć kompletnie nasze zachowanie. To prawdopodobnie w sensie turystycznym to nie jest możliwe. I ja nie widzę, dobrze by było, żebyśmy doszli do takiego wniosku, czy jest to możliwe, czy nie jest możliwe. Sensowny turyzm takiego sposobu jak gdyby przeprowadzić. Bo ja mam wątpliwości, nie wiem. Ja myślę, że w ogóle turystyka opiera się na wyciąganiu takich najbardziej widocznych elementów charakterystycznych i podkreślaniu takich stereotypów, bo kiedy właśnie tutaj mówiłeś już o National Geographic, artykuł, który pisze o różnych grupach etnicznych z Etiopii, tam jest takie podsumowanie w tym, nawet nie podsumowanie, to jest jakby w trakcie artykułu taka część, która ma być poświęcona opisowi kultury tych ludzi. Jest napisane, Mursi, myślnik, noszą ozdobne krążki, jakaś tam następna grupa, myślnik, więc po prostu wyciąga się takie pojedyncze, charakterystyczne elementy i już nie sięga się głębiej. Mhm.
No właśnie, bo ja też odnoszę takie wrażenie, że na drodze, jak spotykam ludzi tak zwanych białasów, to oni w ogóle są nieprzygotowani do podróży. No, przyjeżdżają do obcego kraju, do obcej kultury i właściwie uważają, że mają tyle pieniędzy, że mogą za to zapłacić i mają gdzieś tak naprawdę tych ludzi. Ja przynajmniej takie wrażenie odniosłam podróżując. Ja się staram zawsze przygotować i zainteresować kulturą innych państw, krajów i później zadawać pytania, dlaczego tak jest, po co tak jest, dlaczego tak się stało, nawiązać jakiś wspólny dialog na jakiejś tam wiedzy, którą doczytałam, a są naprawdę fajne książki podróżnicze, które można przeczytać, wartościowe. Ja nie mówię o takich podróżnikach, celebrytach oczywiście, którzy są no, na co dzień teraz popularni, ale są fajne książki, zwłaszcza te starych wydań, prawda? Ja myślę, że... Jest tym ryba skorpion, prawda? To było jak gdyby, to byłby jak gdyby turyzm, jak gdyby prawdziwy. Tylko ile on się namęczył, ile on się tego, i to był właściwie antyturyzm, to co on podobił. Ja myślę, że warto też sięgać do źródeł pochodzących stamtąd, to znaczy w jakiś sposób dać głos ludziom, do których się jedzie. Można, nie wiem, poszukać książki, która została napisana przez mieszkańca kraju, do którego jedziemy, czy obejrzeć jakiś film, jak się nie ma czasu na książkę nawet, ale nie opierać się tylko na źródłach, które pochodzą z tego samego kręgu kulturowego, z którego my pochodzimy, to jest jedna rzecz. No i podchodzić z jakąś taką pokorą, żeby mieć świadomość, że jakby nie da się, no nie wiem, no nie, ponieważ nie poznamy tej kultury dogłębnie, to nie powinniśmy jej oceniać i wydawać jakichś takich kategorycznych opinii, bo po prostu jesteśmy tam gośćmi, którzy naprawdę niewiele rozumieją. Ale też jest taka bardzo fajna ostatnio reklama wielkoformatowa w centrum Warszawy, w jednych z biur podróży, które zachwala swoje podróże jako prawdziwa egzotyka, tak? I używając tych takich stereotypowych wyobrażeń, projektuje je w pewien sposób, pewne doznania, które będą przedmiotem odbioru turystów, którzy udadzą się w tą podróż. Jeżeli chodzi o Afrykę, to troszeczkę chyba nie jest tak, że ci turyści do końca chcą poznać. Może to jest taka właśnie ta bańka mydlana, w której oni gdzieś tam się podróżują, to ten zestaw takich symbolicznych wyobrażeń, bo no, była książka Touring Culture dotycząca antropologa, która była poświęcona kwestii właśnie turystyki i kwestii kultury afrykańskiej i było tam wybitnie napisane, że po prostu turyści nie są zainteresowani tym, żeby dowiedzieć się tego. No ja myślę, że jeżeli by była taka sytuacja, że nasza bohaterka filmu nagle powiedziała, słuchaj, pojedziesz tam, oni się ubiorą dla ciebie, oni normalnie zupełnie inaczej żyją, ale ubiorą się dla ciebie, fajnie się wymalują, a nie będzie to autentyczne, ale to by się spodoba, będziesz miała fajne zdjęcia, myślę, że troszeczkę inaczej by podeszła do tego, ale z drugiej strony też nie wiemy, jaka jest sytuacja osób, wiem doskonale może, jaka jest sytuacja osób, które muszą wydać na taką egzotyczną podróż około 7 tysięcy albo 5 tysięcy, tak? I nagle, no co oni potem powiedzą, jakie zdjęcia pokażą, jeszcze ten selfie, które, no to myślę, że teraz to też jest taka kwestia, że to była starsza osoba, to inaczej wyglądały jeszcze te zdjęcia wśród tych starszych osób, inaczej się robiło niż teraz, gdyby tam jakaś młodzież pojechała, to myślę, że by było selfie i nawet oni może by się przespali w tym w szałasie wykonanym. Wydaje mi się, że też istotne jest to, bo tak żeśmy powiedzieli o tym, że czasopisma, czy reklamy, czy nawet Travel Brici gdzieś tam kreują nasze postrzeganie i świata tak naprawdę i gdzieś nas uczą tego, jak ten świat postrzegać. My ich nazywamy na warsztatach, że tak powiem, narratorami turystycznej wyobraźni, tak? Bo gdzieś tam oni gdzieś tworzą tą naszą zbiorową turystyczną wyobraźnię. Warto zauważyć, że tak naprawdę taka Nel, kiedy zrobi to zdjęcie, kiedy wróci do domu, kiedy może pokaże nawet znajomym swoje zdjęcia, ona też jest takim małym, lokalnym narratorem turystycznej wyobraźni, która też operuje tymi samymi stereotypami, tymi samymi półprawdami albo nawet nieprawdami, natomiast ma wpływ na to, że następni ludzie tam przyjadą, zwrócą uwagę właśnie dokładnie na to samo, co ona im powiedziała, że warto zwrócić uwagę i po pół godziny takiego wyjazdu ona stanie się niejako
po pół godziny takiego spotkania w tej wiosce, bo to mniej więcej tyle trwa, ona stanie się niejako taką w swoim środowisku specjalistką od tego miejsca. Czyli właśnie takim narratorem turystycznej wyobraźni swoich znajomych. Wydaje mi się, że to też jest ważny aspekt. Mamy jeszcze pewnie jakieś kilka minut spotkania. W związku z tym mam pytanie, czy są jakieś inne pytania podążające w zupełnie inną stronę, nie wiem, bardziej ekonomiczną, cokolwiek. Bo, tak jak mówiliśmy na początku, że znamy też trochę okoliczności tego biznesu, tego przemysłu, który tam ma miejsce, więc jakby jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, no, na przykład na temat właśnie jak to wygląda tam, albo na temat samego tworzenia filmu, to też chętnie na nie odpowiemy. A mogę jeszcze wtrącić a propos języka, jasne, przepraszam, bo tak wiem, że kłopotem jest zawsze możliwość porozumiewania się z osobami, które no, żyją oczywiście w innych krajach. To polecam tak zwany body language, jest kapitalny. Ja nie znając języka dogadywałam się z ludźmi bez problemu. Kapitalne. Oraz granie w tak zwane kalambury. Ja mam jedno pytanie a propos... Ja mam jakieś wrażenie, że ta kobieta, ta Holenderka, że ona została, jesteście Państwo pewni, że ona nie została podstawiona? Bo ja mam, znaczy to wszystko tak nie gra i tak wszystko, ja mam mocne podejrzenie, że to było jak gdyby, to było oszustwo w oszustwie, trochę w tym. To jest raz, a konkluzja w całości mam wrażenie, że to jest naprawdę smutne, że mam wrażenie od tej wystawy 1900 w Paryżu, że przed wieżą Eiffla, jak gdyby te wioski afrykańskie zostały budowane, że połowę ludzi po prostu zachorowało, bo to było akurat zimno, że niektóre z nich zginęły, umierały i tak dalej, to kompletnie to mieli w nosie, prawda? I nie jesteśmy tak naprawdę dalej od tego, to jest 100 lat temu i mimo tego w zasadzie, w gruncie jak gdyby nic się nie zmieniło. Więc te dwie kwestie, zacznę od tej drugiej. No rzeczywiście turystyka i zwłaszcza ten taki właśnie ta turystyczna wyobraźnia, ten dyskurs turystyczny się bardzo powoli rozwija i za wiele się nie zmienia. Jak porówna się język współczesnej turystyki i język, nie wiem, antropologów, etnologów, to jest niebo a ziemia. Natomiast co do podstawionej turystki, my nie mamy, że tak powiem, nie byliśmy tam, więc trudno nam powiedzieć, jak było na 1500%. Natomiast z tego, co powiedział nam reżyser, To było tak, ponieważ sam reżyser, on przez 2 lata był przewodnikiem, dokładnie tam na południu w Etiopii. I on nakręcił ten film, że tak powiem, w ramach jakiegoś swojego poczucia, głębokiego poczucia protestu, tego, co tam widział i do czego się przyczyniał. On podobno z tym biurem podróży, z którym on współpracował i wiedział, kto będzie jechał, rozesłał do wielu ludzi list do tych ludzi, którzy tam wykupili wycieczkę, maila z zapytaniem, czy tacy ludzie zgodziliby się wziąć udział w tym filmie w zamian za tam jakąś obniżkę chyba, za jakieś drobne wynagrodzenie. I dostał całą jedną odpowiedź od tej pani, tam, z tych wszystkich maili, które on dostał. Taka jest wersja oficjalna. Natomiast jeżeli chodzi o Nanoudi, czyli o mieszkankę, to z kolei ona została wyznaczona przez no, tak zwanego szefa wioski, czyli ona tutaj miała trochę mniej własnej decyzyjności w tym. Ona z kolei również nie robiła tego za darmo. Ona dostała za to krowę, garnki oraz taką walizkę turystyczną, którą bardzo chciała, a cała wioska z kolei dostała pieniądze, które gdzieś tam miały się dołożyć docelowo do samochodu. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciała powiedzieć, to co pan powiedział o wystawach światowych, że teraz już nie wyobrażamy sobie, żeby ściągnąć tutaj jakąś wioskę i nie wiem, tutaj ich ogrodzić jak w takim ogrodzie zoologicznym i żeby móc podchodzić i sobie oglądać. Natomiast dokładnie taki sam proces cały czas ma się bardzo dobrze właśnie w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce Południowej. To co tu widzieliśmy nie jest takie złe tak naprawdę, bo ci ludzie mają jakiś wpływ na to, znaczy czerpią z tego dochody, dlatego że dostają za to pieniądze. Ale są takie miejsca na przykład na północy Tajlandii, gdzie uchodźcy birmańscy, którzy wciąż nie mają statusu uchodźcy, są
powiedzmy, tolerowani przez rząd tajski w zamian za to, że przynoszą dochody. To są te, przynoszą dochody z odwiedzin turystów, którzy płacą za wstęp do takich miejsc. Oni już nie mają żadnego wpływu na decyzję, nie mogą o tym decydować. Co więcej, to wygląda też w ten sposób, że do takich większych skupisk, większych obozów przyjeżdżają ludzie, którzy wybierają tych, którzy najbardziej malowniczo wyglądają. To są na przykład te kobiety z takimi krążkami na szyi wydłużonymi, ale... przepraszam, jakiś komar tutaj krąży. Ale to też są z różnych grup etnicznych ludzie są w takim jednym obozie mieszkają, po czym się wybiera po parę osób, tych, które będą najlepiej wyglądać na zdjęciach i tworzy się takie miejsca w tym momencie już nawet pod samym Bangkokiem, po to, żeby turyści się nie musieli fatygować gdzieś daleko na północ Tajlandii. Ale wie pan, ja jednak mam, jest taka Austriaczka, pisarka z pani Strerowicz. I ona to nazwała po prostu takie początki faszyzmu. Prawda? Patrzenie po prostu pod względem kolorowym, pod względem tego, tak jak rzeczywiście kolonizatorzy oglądali jak gdyby wioski tego. Nie jesteśmy od tego daleko i nie możemy mieć złudzeń, jak gdyby to, co my robimy, robiąc takie zdjęcia, że nie jesteśmy na tym samym tropie. To jest to początku, jak gdyby traktowanie drugiego człowieka nie jak człowiek, tylko po prostu widzimy wagi. To, co pan powiedział, w twarz albo w oczy, prawda? Tak. Wydaje mi się też, że co pewien czas gdzieś pojawiało się takie hasło ludzkie zoo, które skojarzenie jest dosyć logiczne. Wiem, że część tych Birmańczyków została przesiedlona, zaproszona przez Australię do siebie i oni w tej chwili mają obywatelstwo australijskie. I tam przetoczyła się burzliwa dyskusja wśród samych Birmańczyków, tych, którzy w Tajlandii właśnie byli, mieli tą skomplikowaną sytuację polityczno-turystyczną, tak ją nazwijmy. Czy to jest ludzkie zoo, czy nie? I oni sami jakby bardzo byli niejednoznaczni, tak? Część mówili, że broń Boże, tak? Bo to by sprowadzało na nas gdzieś tam, robiłoby z nas okazy. A część mówiła, że tak, właśnie tak to trzeba nazywać, tak, że my i nasze rodziny byliśmy okazami, byliśmy kompletnie uprzedmiotowieni, podczas gdy my mówimy o idealnym spotkaniu turystycznym jako o spotkaniu właśnie partnerskim, dwóch podmiotów. Ostatnie pytanie, jeżeli jakieś jest, ponieważ musimy kończyć. Ale zachęcamy do tego pytania, bo jeszcze tak na ostatnie pytanie spokojnie mamy czas. No dobrze. W takim razie chcielibyśmy po pierwsze bardzo podziękować, po drugie chcielibyśmy powiedzieć, że jeżeli kogoś coś interesuje bardziej z takiej tematyki, to zapraszamy na naszą stronę post-turysta.pl. Tam również można i na Facebooka, tutaj mam adresy i Facebooka i strony. Również na stronie w zakładce szkolenia można znaleźć na Facebooku również terminy różnych szkoleń, które mamy w tej chwili w całej Polsce. Więc jeżeli ktoś by chciał wziąć udział w takim dużym, 8-godzinnym szkoleniu z różnych podstaw, takiej oświadamiające trochę bardziej, jak działa turystyka, jakie są mechanizmy w turystyce, to zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. I jeszcze raz chcielibyśmy podziękować. Dziękuję w imieniu Marysi Złąkiewicz i swoim.